Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest... Jeszcze kontrolery wziąć. A to jest już prawie że zapomniany mój let's play na kanale z PlayStation Move Heroes. Tak, wreszcie zaczynamy, moja droga... Droga. Noga już jest praktycznie w 100% zdrowa. Mogę nią chodzić. Skakać. Nie no, skakać może to nie jest dobry pomysł, ale już jest zdrowa, więc spokojnie, mogę spokojnie nagrywać. No i nagrywam, no. Ostatnio skończyliśmy na odblokowaniu Haven City. Jeśli dobrze pamiętam, tą cutscenkę macie odblokowaną. Więc... Haven City. Poziom Jacka i Daxtera, więc po prostu, jak mówiłem, w pierwszym odcinku tego let's playa, że w każdym tym świecie będę grał odpowiednią postacią do niego, i w tym wypadku jest to Jacki Daxter. W poprzednim był oczywiście Ratchet i Clank, teraz Jacki Daxter. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, synchronizacja. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, no. W ogóle teraz się przyzwyczaiłem już do Wiimota, bo ostatnio strasznie dużo grałem na Wii i tak szukałem plusa i minusa, żeby scrollować przez to menu. Dobra, no zacznijmy od tego. Tu jest... Ja chcę zacząć od dużej postaci. Nie ma szans, że zacznę od dużej postaci, więc przynajmniej zacznę od dysku. Więc oczywiście wybierzemy Daxtera i latymy. Latymy w ogóle, what? Zaczniemy sobie tak spokojnie. Wreszcie jakiś inny let's play niż Shadow, bo ostatnio tylko Shadowa nagrywałem. Z łatwości po prostu. Z mojego samopoczucia. Ale nieważne, pójdę. Dobra. Nie wiem ogólnie co tam gadają, bo telewizor jest wyciszony jak zwykle. Bo nie mam odpowiednio długiego kabla, żeby przechwytywało. No. Dźwięk. No, w sensie nie mam odpowiednio długiego kabla na... do słuchawek. O. Dobra, jeden Weebel jest. Weebel. Kibic może. Bo Weevil to nie jest jakiś... Nie wiem w ogóle, czy to da się odbyć taką dobrą sprawę. Jakbym zasmarknął albo mój głos brzmi dziwnie. To przepraszam ludzie, ale alergia, a już w szczególności na pyłki, to nie jest nic fajnego. Więc... Przepraszam, no jakieś... Już tam odblokowałem, fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Gdzie są Weebla? Jeszcze 5 kibiców mam do znalezienia. A gdzie oni są? O, tam jest jeden. Hello. Tu jest jakiś drugi. Udało mi się. A, udało mi się. Jeszcze 4. To było chyba 6, nie 2. No nie! Nie zdążyłem. Byłem too slow. You're too slow. Gdzieś tam... O, tam jest kolejny. Jak ja go wcześniej nie zauważyłem? A się chował. No. Wiesz,
Dysk, jak to znajdź dysk znowu? God damn it! Coś to musi być. Dobra. Nie! Nie, god damn it! Widzę go nawet. 4, 3, 2, 1. Dłuższy czas. Dobra. Widzę go. Jeny, jakie trudności. Gdzie on jest? No nie! Damn! Wiecie co? Zrestartuję. Przerwij wyzwanie. Odpowiedzi do wyzwania. Instrukcji do wyzwania. Rozpocznij wyzwanie od nowa. Rozpocznę to wyzwanie od nowa, bo to było żałosne. Teraz mogę spokojnie to zrobić. Trzeba się przyzwyczaić. Tu. Tu. Jeszcze 7 plaweń. Zdobywasz brąz. Tu. Naprawdę, przepraszam. Był za jakiekolwiek. Smarkanie, kichanie i inne, a nie. Jeszcze 4 klatki. Wiem, że to jest złe, ale na nic tu nie poradzę. Tak już niestety trzeba żyć z tym. Co za wdzięk, jaka pewność siebie. Fakt faktem są leki i tak dalej, ale... Koniec końców to one tylko to uciszają, tak to mogę, no, w sumie tak to mogę nazwać najbardziej. Bardziej uciszają niż jakkolwiek to niwelują. Jeszcze jedna klatka. Więc jeżeli na serio macie alergię i myślicie o tym, żeby właśnie zainwestować w takie leki, to tylko wam od razu mówię, to nie magicznie sprawi, że o, alergia wam przejdzie, a już wszyscy jesteśmy szczęśliwi, nie ma alergii w ogóle. O Jezu. Nie, to po prostu sprawi tak, że może was to uciszyć, że wiecie, nie będziecie kichać co 5 sekund, ale alergia dalej będzie. Dobra. Zrobiliśmy pierwsze wyzwanie w Haven City. Teraz oczywiście musimy zrobić to drugie wyzwanie, które znowu jest Daxterem. Ciekawy jestem, czy w ogóle zagramy w tym odcinku Jackiem. Byłoby spoko. Matka płacze nocą. Jej dzieci są rozsiane na arenie. Pojawia się samotny bohater. To ty! O tak! Tylko ty możesz znaleźć małą istotę i zabrać ją tam, skąd przyszła. Dziwię się, że jeszcze stoisz. No i dobra, zaczynamy Daxterem. Jak widzicie, Daxter ma inną broń niż Clank. Nie pamiętam w sumie, czy to się różni od postaci, czy od misji. Ale chyba mi się wydaje, że od postaci. Więc Daxter ma taki jakby, no, coś na razie shotguna. Coś w tym stylu. Ale musimy uratować tu dzieci. Małe Weeblondka. Kurde, ale mnie wzięło na kichanie. Mam nadzieję, że to wytnę. Pozdrawiam wszystkich alergików dzisiaj. Nie wymaga się żadnych działań z twojej strony. Wakacje dla nas to najgorszy moment życia. O ironio. Na kibicu. Spoko. Spróbuję pozbierać wszystkich kibiców na raz. Nie wiem, czy to mi się uda, ale... No jest 10, ja mam już 3. Więc dobrze idzie. Siup. Siup.
Ja... Oczywiście. Nieważne. Oni się respią cały czas. Tu miałem iść. No. Ale nie, no powiedzcie no. Co tam uważa? Ci, którzy tylko oglądają mnie Ratcheta i w tym wypadku też PlayStation Move Heroes, to... No dawno z wami nie miałem kontaktu w sumie. Jedyny Ratchet póki co to jest to, bo... Już widziałem, że ludzie się niecierpliwili, kiedy u mnie właśnie Tales of Destruction, kiedy u mnie... no, Ratchet znowu, ale no to jest właśnie część serii Ratcheta. Dla tych, co nie wiedzieli. No i dopóki tej gry nie skończę, nie zacznę Tools of Destruction. No, no i fajnie. Nie wiem, ja tak wolę robić, bo to jest... Ta gra jest fajna, zasługuje na Let's Play i się akurat wpisuje. No a najlepsze jest to, że będę musiał tylko raz robić, bo tutaj już od razu... jest Jack, Sly... ile mam, nie mogę policzyć, bo one za szybko lecą. Oh no. Ja bym tak jakby chciał dostać się do tej mamy jednak. Bo ona mi da czas. 5 minut mi dała, oje! No to ile? No 6 miałem na raz. Okej. Jeny, znowu jakiś. Achievement. Same achievementy w tym let's playu. W tym odcinku nam wpadają. Każdy challenge jakiś achievement. Dobra, więc zostało nam jeszcze tylko 3 w sumie do znalezienia. Mamy sporo czasu na to, na zrobienie tego. Powiedziałbym nawet, że za dużo. A nie było jakby zrobili super tej gry. Pewnie już mówiłem to nie raz na na odcinkach poprzednich, ale no serio, ta gra jest taka fajna, no na pewno, chociażby PlayStation VR powinno dostać jakiś sequel, chociażby nie na Move'a, tylko na PlayStation VR. W sumie no PlayStation VR trochę no używa PlayStation Move bądź co bądź, więc to dodatkowa powinna być zawartość. Tylko jakby się nazwał sequel PlayStation VR Heroes? Grałbym. PlayStation VR Heroes. Siema robot piraci. Znaczy ja to mogę jakoś... Nie. Myślałem przez chwilę, że będę mógł... wiecie, tak trochę wstrzymać sobie ognia, żeby lepiej to działało. Znaczy, w sensie, żeby mocniejsze było uderzenie tego. Co się... O! Agorian! Tak. The Crack in Time, taki mały spoiler. Zresztą tutaj klanka jak Crack in Time, pani mówiąc. No, niestety, no niby cutscenka jest z Tales of Destruction na początku historii Ratcheta, że tak, no nazwę to historią Ratcheta, ale no, niektórzy bossowie są, że tak to nazwę, no z innych części, no chociażby, no piraci z Quest for Booty, właśnie Agorianie. To jest dosyć dziwne. Bo ogólnie ta gra wyszła po Crack in Time. Więc niezbyt tutaj jest w pełni to ustalone. Ja po prostu wolę sobie to powiedzieć. O, jest taka i taka cutscenka na początku, więc to musi się dziać wtedy i wtedy. Ten render Daxtera bardzo dziwnie wygląda, tak by the way. Nie jestem jakoś super w Jacka i Daxtera, w sensie w całą tą franchise i tak dalej, ale zdecydowanie to wygląda dziwnie. Nowe wyzwanie. Jej, odblokowaliśmy targowisko. O, kula do Kremli, bardzo fajnie. Oczywiście weźmiemy Jacka. Jestem praworęczny, więc
prawą rękę weźmiemy. Muszę sobie kupić ten taki nunchuck PlayStation na serio. Trzymanie kontrolera całego w jednej ręce to nie jest dobre. Chociaż w sumie i tak ten SP za niego się kończy i nie będzie mi już to potrzebne. Ale dobra, no. Robimy szowy. Tam na dole to będzie rozpierdziel. Dobra. Myk. Hoppa. Oh no. Pinball. Sonic's Pinball. Sonic Spinball, to jest jedyny sequel do Sonic Spinball, jaki zobaczycie ever. Zdolność specjalna gotowa. Okej, da się zrobić. Jak można to nie zrobić? Teraz jesteśmy tu, oj, no sorry. I myk. Ogólnie to w ten kręgle i tak dalej musimy trafiać. To jest proste. To jest na serio taki Sonic Pinball. Teraz to do mnie dotarło. Chcę tam to rozwalić. No nareszcie. Podobanie szybkości. Dajcie mi kogoś rozwalić. Dobra. O, to będzie proste w miarę. Mówiłem proste. Jeszcze w połowie czasu tu trafiłem. Prawie że. Została już jedna rakieta. Więc jest bardzo dobrze. A gdzie mnie teraz przeniesie? Idzie, ale. O, teraz jest dużo fajniej. Oj, ej. Nieźle. Wasn't funny. W ogóle teraz zauważyłem, że ta piłka, nie wiem, piłka, jak się powinna nazwać, przypomina Glibertropię. Teraz tak mi naszło. Ej, to przecież wygląda jak Glibertropia. Nie wiem, jak mało tego leci. Mnie się spodziewali, że będę miał większy mnożnik już. Dobra, jolo. Na spokojnie. Bardzo na spokojnie, wręcz. Zarąbiście na spokojnie. Ewo. Co za umiejętności? O! Nawet mnożnik dostałem, bo ja cię kręcę. Nie wiem, czy mroczny Jack cokolwiek tu daje, tak by the way. Holy shit, tu. No, niestety nie trafiło do... O! Okej. Nie, ja muszę trafić. Jest!
Nie trafiłem w ten przycisk, ale dobra. Trafiłem perfekcyjnie chyba w hitbox. To było świetne. That was tight! Jakby to pewna postać powiedziała. Przejdziemy sobie chyba jeszcze jeden poziom, co nie? O! Z batem. Jack. I start. Dam sobie łyka chaobatki. Polecam bardzo herbatka. To do dzieła. Herbatka jest bardzo dobra. Polecam bardzo serdecznie. Podaj pomocną dłoń tym maluchom. Dobra, dajcie mi wreszcie coś. W ogóle to, że tu jest ten Daxter taki. To jest świetne. Nie wiem, czy to jest do czegoś nawiązanie, to be honest. Jak ktoś bardzo jest w Jacka i Daxtera, to może mi powiedzieć, czy to jest nawiązanie do czegoś. Będę bardzo wdzięczny. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje się? Halo. O, tu się coś dzieje. Hoho. Mieliście pecha, że ja tu byłem. Nie, tu nie, tu nie, tu nie. Tu te, a tu. Huhu. Huhu, tu, tu. A co to? Co to? Okej, i to zrobiło... Co? O, ty tu jeszcze jesteś! O, ty! O, ty bukszpanie jeden. Bukszpanie. Jestem mistrzem obelgi. Czy wam się to podoba, czy nie? I jeszcze dostaniesz... Chyba zrzucił jakieś bomby, jeśli dobrze widzę. O ty bóż. Znowu. Same bukszpany. W tej grze są... Trust me. Same bukszpany. Oh no! Dobra, YOLO. A, więc na tym co polega... do dupy czasu, co to polega? Tak bym powiedział, że naprawdę taki trochę do dupy ten Powera. No raczej to co ma? Raczej ma Grubitrona, który trochę trwa. Clank ma Zoni, którzy są OP. I trwają w cholerę długo. Nie pamiętam, co coś jeszcze ma takiego fajnego. Daxter chyba się na jakiś dłuższy czas przemienia nawet w... Dark Daxtera, tak to się nazywa? Nie wiem, mrocznego Daxtera. Whatever. Mówię jak to wygląda. Mówię jak jest. Pixel. Oh no! Mam dziwne wrażenie, że to przegra. Nie, idź sobie. Gotta go fast! Dobra, jalo. Nie lubię tego całego... oh no. No! Damn it! Dobra. God damn it! Nie trafił. Okej. Okay. No i na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Będzie mniej niż pół godzinki. Idealny na wakacje, w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji wakacji, I guess. Więc dzięki wam za oglądanie, oczywiście następne odcinki też się będą pojawiać. Wrócę prawdopodobnie z tymi seriami i tak dalej, będzie fajnie. No i mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć!
Pa, pa! Chaos Control!